Dzień dobry, witam Cię w kolejny matematyczny poranek. Dzień dobry Państwu. Matematyczny, bo oczywiście zaczynamy go od zadania z matematyki. Pamiętaj, że każde takie zadanie przybliży Cię do Twojego wymarzonego wyniku na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Tak więc zaczynamy. Na dzisiaj przygotowałam dla Ciebie takie zadanie. Z taśma dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Każdy o polu powierzchni całkowitej 80 cm kwadratowych. Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola. Staś skleił oba klocki podstawami, tak jak na rysunku. Jakie pole powierzchni ma otrzymana przez Stasia bryła? Jak myślisz, jaka będzie odpowiedź? Zobacz, wiemy, że każdy klocek ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, czyli w podstawie mamy kwadrat, i wiemy, że pole powierzchni całkowitej wynosi 80 cm kwadratowych. Mamy też ważną informację, że podstawa i ściana boczna mają równe pola. Czyli jeżeli to 80 cm kwadratowych podzielimy na 5, no bo w sumie mamy 4 ściany boczne i jedną podstawę, czyli 5 ścian, to będzie 16. Czyli oznacza to, że każda ściana boczna i każda podstawa ma pole 16 cm kwadratowych. Więc jakie pole powierzchni ma otrzymana bryła? Zauważ, że ta bryłka ma 8 ścian bocznych i tylko to tworzy powierzchnię całkowitą. Czyli możemy napisać, że jest to 8 razy 16 i będzie to 128, oczywiście, centymetrów kwadratowych, czyli mamy odpowiedź B. A już jutro zajmiemy się takim zadaniem. W zeszycie w linii narysowano dwa równoległe boki i trójkąt w sposób pokazany na rysunku. Odległości między liniami są jednakowe, podstawy wszystkich tych figur mają taką samą długość, a pole równoległego boku P jest równe 4. I teraz pole równoległego boku R jest równe 8? I czy pole trójkąta S jest równe 4? Napisz swoją sugerowaną odpowiedź w komentarzu pod tym filmem. A rozwiązanie tego zadania czeka na Ciebie już jutro w naszej porannej pobudce z matmą. Jak zawsze o godzinie 7.05 budzimy się aż do Twojego egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Do zobaczenia jutro!